Witam wszystkich. Dziś sobie podjechałem w sumie tak na szybko, bo jestem bardzo zapracowany. A przejeżdżam tutaj dosyć często ostatnio i chciałem Wam przedstawić bardzo ciekawy, pomnik przyrody. Tak, to jest to, co widzicie. To, co widzicie, to są pozostałości po dębie. Ten dąb ma około 270 lat i właśnie widzimy, jak to wszystko przemija. Był kiedyś potężny, był posadzony prawdopodobnie w 1752 roku. To jest dąb Bellevue. Widzę, że ich zagrodzili tutaj, przynajmniej tak słyszałem z opowiadań, że tutaj właśnie można było normalnie podejść do niego, ale on 6 lat temu zaczął umierać. I właśnie widzimy, jaka nas przyszłość czeka, jak każdego przyszłość czeka i drzew i tak dalej, ale przemijanie jest nie da się tego uniknąć. Mówię, ten dom wiele widział. Widział tutaj potyczki wojenne, bo tu się wiele działo. Mówię, jest malowniczy park naokoło, nawet zadbany. I ten. Ale mówię, ja chciałem coś zrobić tutaj. Jest teren ogrodzony naokoło, ale spróbuję podejść i po prostu chcę go dotknąć, koniecznie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ale chciałem Wam jeszcze pokazać. Mówię, jeszcze te 270 lat temu tak ten dom wyglądał. 270 lat temu tak wyglądał. A teraz to z niego zostało. Już nie pamiętam, jaka jest wysokość i tego, ale podam trochę w opisie. Bo ja tam trochę czytałem o nim, jest w internecie. Podam w opisie, jak on jest duży, nie? Dobra, ja obejdę sobie tak naokoło. Obejdę naokoło, zobaczymy, czy gdzieś tutaj wejdę. I zrobię zbliżenie z bliska, nie? Dobra, to na razie i zobaczymy. Dobra, jestem poza ogrodzeniem, już w środku. Mam nadzieję, że policja mnie nie pogoni. Bo będzie cyrk. Idziemy w jego stronę. Jeszcze stare słodki jakieś. Idziemy stare ogrodzenie. Jest podparty jeszcze. Mówię, jeszcze dbali o niego kiedyś. Póki on żył. Mówię, bardzo okrutny widok z bliska. Bardzo okrutny. Biedne. Dobra. Idziemy do niego. Gdzie policja jechała, to mnie nie ma. Jestem przy nim. Schowamy się za nim i obejdziemy jego naokoło. Kiedyś nie tętniło, życie, można powiedzieć. Ale właśnie tak się kończy to wszystko. Dobra, zrobimy rundę i spadamy, póki sobie nie robię bałaganu. Potężne drzewo. W środku nie, dobra. Uciekam powoli, bo jak mi ty dupną, to będzie po mnie. Ja do domu mam jechać sobie, kulturalnie, a będzie taki cyrk. Dobra. Trzymaj się. I wy też się trzymajcie. Ja uciekam w stronę ten.
Dobra, pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj taki inny filmik, ale myślę, że to jest rzecz, która warto pokazać. Bardzo potężne drzewo. I widzimy, no jeszcze stoi. Co prawda, no mówię, jest jeszcze pomnikiem przyrody, ale nie wiadomo, jak długo postoi. Pewnie zetną niedługo i zrobią miejsce w parku. Dobra, trzymajcie się. Na razie.